Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Wakacyjny kamper z tego roku to kolejna reedycja tego zestawu. Tym razem dostajemy tutaj rodzinkę z Bobasem. W pudełku znajdziemy 190 elementów, zestaw ten katalogowo kosztuje 79 zł i 99 groszy. Mamy tutaj taką rodzinkę 2 plus 1, mama, tata i Bobasek. Mamy tutaj też całkiem, myślę, sensowną ilość ciekawych akcesoriów, bo choćby butelka do karmienia niemowlaka, mamy troszeczkę jedzenia, aparat, butla z gazem, jajko sadzone i tak dalej. Naprawdę całkiem spoko to wygląda. Jeśli chodzi o wygląd kampera, no to tutaj możecie sobie zobaczyć to w nieco szerszym przekroju. Na przykład możecie zobaczyć, jak jesteśmy w stanie sobie otworzyć jedną stronę kampera, zajrzeć do środka, no a też u góry zlokalizowana jest taka nadbudówka, gdzie znajduje się łóżko, więc tam też możemy sobie te minifigurki powkładać i tam będą kimać, więc wygląda to całkiem przyzwoicie. Oczywiście jeśli macie jakieś poprzednie kampery, no to niepotrzebny wam pewnie będzie ten, ale jeśli chcecie na przykład zrobić pole namiotowe, jakiś biwak, to zdecydowanie im więcej kamperów, tym lepiej. No to dobra, zajrzyjmy do pudełka, zobaczmy, co tam się znalazło i później będziemy oczywiście oglądać gotową konstrukcję. W pudełku znalazły się dwa woreczki z klockami, również dwie luźne płytki, które będą nam potrzebne do tego, żeby stworzyć bazę kampera. Mamy też oczywiście instrukcję i arkusz z naklejkami, ten na szczęście jest niewielki. Znajdują się tutaj tablice rejestracyjne, no oraz takie elementy z, myślę, dość całkiem fajnie wyglądającą grafiką. To jest jakiś taki kamper deluxe, a tutaj mamy jelenia, który stoi sobie na jakimś takim pagórku. Tutaj płynie jakaś rzeczka, w tle widzimy góry, całkiem spoko grafika. A co do worków, no to z tego, co widzę, tutaj chyba składamy obie minifigurki w jedynce, no a tutaj po prostu lecimy sobie dalej i konstruujemy pojazd do końca, więc ja idę się zabrać za to i właśnie od początku do końca go zbudować. Jaki kamper jest, każdy widzi. Oczywiście myślę, że tutaj rodzinka, która przed nim stoi, też dodaje nieco uroku temu zestawowi. A co do samochodu, za chwilkę oczywiście pokażę wam, jak to wszystko wygląda w środku. Będziemy sobie uchylali to, co jest uchylne, i otwierali to, co jest otwieralne, żeby można zobaczyć, jak to wszystko zostało skonstruowane od środka. Rodzinka została ewakuowana i pora zobaczyć, jak wygląda pojazd. Najpierw może pokażę wam, jak to wygląda od środka. Odpinamy sobie tą taką nadbudówkę i tutaj oczywiście mamy łóżko, możemy sobie wziąć minifigurkę i ją tutaj postawić. No tak powiedziałbym, to jest takie wszystko umowne, ale okej, niechaj będzie. Zwróćcie też uwagę, jak to wygląda z drugiej strony i też ta nadbudówka, w momencie kiedy ją odpinamy, ona prezentuje się w ten sposób. W momencie kiedy to przypinamy, no to już ten pojazd jest taki bardziej kompletny. Natomiast też może są tutaj takie miejsca, które nie do końca mogą mnie przekonać, bo są zbyt kwadratowe, tutaj potrzebne byłyby jakieś takie delikatne zaoblenia, nawet na górze, bo zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy mamy tutaj tą długą płytkę, która z tej strony jest zaokrąglona właśnie tą nadbudówką, to wygląda to w porządku. W momencie, kiedy tutaj mamy taki jeden wielki kwadrat, to niestety już tutaj tak dobrze to nie wygląda. I za chwilkę też wam pokażę takie porównanie do innego zestawu, ale zanim to zrobię, zwróćcie też uwagę, jak to się wszystko prezentuje. Na plus na pewno to, że mamy tutaj drzwi, bo drzwi ostatnio w pojazdach w LEGO nie są rzeczą powszechną i od paru lat mam wrażenie, że jeśli tylko się da ich nie dodać do zestawu, to po prostu LEGO tego unika. No a w środku też zdecydowanie na plus to, że nie wiem, czy teraz zobaczycie to dokładnie, no chyba nie bardzo, może z tej strony, też nie. Dobra, zaufajcie mi, że za kierownicą są zegary, jest podwójny skos, no i tam jest nadruk z zegarami, tu jest jeszcze kubek, no i myślę, że to, co jest też istotne, to wnętrze. Od tej strony możemy sobie otworzyć cały pojazd, no i mamy tutaj takie niewielkie wyposażenie w postaci dwóch krzeseł, czy też foteli, mamy jakiś taki niewielki stół. Na stole znalazły się okrągłe tajle z nadrukami jedzenia. Z jednej strony mamy truskawkę, z drugiej mamy pączka. Tutaj pojawił się ekspres do kawy i też jakiś napój w puszce. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że też na tym tajlu okrągłym tutaj mamy nadruk właśnie tego otwierania puszki, więc całkiem spoko. No i cóż, jeśli chodzi o kamper, można sobie też do niego dobudować jakąś przyczepkę, przypiąć ją tutaj, bo tutaj jakby instalacja już do haka jest gotowa. No i myślę, że to chyba tyle. Jeszcze z tej strony możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda od przodu.
Akurat tutaj nie mam się do czego przyczepić, ale obiecałem wam porównanie, więc też porównamy sobie ten kamper z innym kamperem, ale nie z City, tylko z Toy Story. I zwróćcie uwagę, że ten kamper to jest seria Toy Story, ta ostatnia była 4-plusowa, że tak powiem. No i tutaj zdecydowanie jest prostsza konstrukcja. Jeśli chodzi o rozmiar, ja sobie też je postawię obok siebie. No i ten z tej historii jest nieco krótszy, bo tutaj zdecydowanie widać, że ten poza jego obrys wystaje. Górna część jest zrobiona na tym samym patencie. Mamy tutaj dokładnie to zrobione w ten sam sposób, ale tak jak mówiłem, brakuje w tym nowym kamperze troszeczkę zaobleń i tutaj ten z tej historii rzeczywiście coś takiego nam proponuje i dzięki temu nie wygląda tak kwadratowo po prostu w tej tylnej części. No i tutaj na pewno też to wyposażenie w postaci sztućka i kosmity zdecydowanie na plus dla tego kampera, ale to jest w ogóle kompletnie inna konstrukcja właśnie na tym gotowym podwoziu. Tutaj ten zestaw jest inaczej zabudowany, ale też właśnie możecie sobie zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich lat choćby te kampery się zmieniały i rzeczywiście tutaj jest ok, ale to nie jest jakiś super ekstra szałowy model. Dwie minifigurki w zestawie, kobieta i mężczyzna, no i jeszcze ta figurka Bobasa. Co do pana z aparatem, on tutaj na torsiku ma nadrukowaną jakąś taką kamizelkę podróżniczą, ale myślę, że to co jest najciekawsze, to nadruk z tyłu, ogromna kieszeń na suwak, nie wiem co tam można schować, laptopa chyba razem z powerbankiem, no i nie ma alternatywnego wyrazu twarzy, dostał na wyposażeniu aparat. Co do naszej pani, która trzyma Bobasa w nosidełku, ona ma całkiem fajny nadruk na drugiej stronie główki, taki błogi spokój, więc pewnie dziecko wtedy usnęło i ona też się może wychillować, a na torsiku nadrukowane coś w stylu mniej więcej jakiejś koszulki termoaktywnej, no i jeszcze butelka do karmienia niemowlaka, naprawdę przyjemne minifigi z serii City. Czy ten zestaw to totalny must have? Niekoniecznie, jeśli macie jakiegoś innego kampera i nie potrzebujecie całej floty kamperów, to zdecydowanie koło tego możecie przejść obojętnie. Natomiast jeśli jesteście fanatykami kamperów z Lego, albo do tej pory takiego pojazdu nie mieliście, no to pewnie warto po niego sięgnąć, tym bardziej, że cena nie jest wygórowana. Minifigurki i dodatki, które tutaj się pojawiają, zdecydowanie są spoko, bo myślę, że jeśli chcecie troszeczkę sobie powiększyć ilość jedzenia w waszych zbiorach, to tutaj czy croissant, czy też jajko sadzone, czy choćby pączek, truskawka i tak dalej zdecydowanie mogą wam się przydać, no a niemowlak wraz z nosidełkiem i butelką też będą miłym akcentem. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!